W tym wideo chciałabym przedstawić pokrótce zmiany, jakie nastąpiły w programie Nowator, a wynikają one po pierwsze z nowego schematu sprawozdań XML, czyli nowego schematu XSD. Obowiązuje on od 1 września tego roku. Po drugie wprowadziliśmy nową funkcjonalność, to znaczy możliwość odczytywania e-sprawozdań, czyli takich, które sporządzono poza programem Nowator również. A także plików, które zostały podpisane za pomocą profilu zaufanego ePUAP, których nie można odtworzyć w taki zwykły sposób za pomocą dostępnych programów, jak na przykład program Adobe. Czyli takich plików PDF, których nie można za pomocą programu Adobe na przykład odtworzyć. Na wstępie jednak mam dla ciebie dobrą wiadomość. Przez ostatnie kilka lat obserwowałam, jak często księgowi mają problemy z efektywnym korzystaniem z komputera. Często jak próbowałam wytłumaczyć w jaki sposób mają coś zrobić, to nie bardzo wiedzieli o co mi chodzi. Ostatnio jeden z klientów po informacji, że musi na dysku C odnaleźć katalog Nowator, powiedział do mnie: "Nie rozumiem, co pani do mnie mówi". Tak więc od Pewnego czasu myślałam o tym, żeby zrobić kurs właśnie dedykowany księgowym, w którym nie tylko pokazuje funkcjonalność, jaką daje nam system Windows, w jaki sposób możemy go dostosować do swoich potrzeb, jak korzystać z przeglądarki internetowej, jak ściągać i instalować programy, chociażby z internetu, czy dodawać nowe urządzenia, jak na przykład drukarki. Znaczną część kursu zajmuje omówienie programu Excel, te najprostsze funkcje które w większości przypadków okazują się wystarczające w pracy księgowego. Ten kurs jest już gotowy. Przetestowali go moi kursanci i wyrazili o nim bardzo pozytywne opinie. Oczywiście, będziesz mogła czy mógł się z nimi zapoznać. I teraz uwaga: rozpoczęłam przedsprzedaż tego kursu, i w tej chwili dla użytkowników programu Nowator, którzy nabędą aktualizację programu, za pośrednictwem płatności elektronicznych jest on dostępny w promocyjnej cenie z 40% zniżką, czyli za jedyne 216 zł brutto możesz kupić mini kurs obsługi komputera dla księgowych. A teraz przystąpimy już do omówienia zmian w programie Nowator. Zapraszam. Aby dokonać aktualizacji programu, wchodzimy sobie do programu Nowator. Robimy tak jak zwykle. Jeżeli system od razu nie zaproponuje aktualizacji, tak jak w moim przypadku, ponieważ mam aktualną wersję, to wówczas klikamy sobie to koło zębate. Sprawdź dostępność nowej wersji. Otworzyłam sobie plik testowy i teraz pokażę ci jakie zmiany wprowadziliśmy. Po pierwsze mamy tutaj dodatkową ikonkę XML, która dotyczy właśnie odczytywania plików i w ten sposób możemy sobie odczytać dowolny plik XML, który mamy na dysku komputera. Ja tutaj sobie pobierałam jakieś sprawozdania z systemu RDF i to jest na przykład ten plik. Ten komunikat oznacza, że po prostu my testujemy tę opcję, i gdyby się okazało, że będziesz miał czy miała jakieś uwagi, to prosimy, abyś kierowała je do nas. Tak, i tu otworzyło się sprawozdanie, które pobrałam sobie z krs -u. Widzimy poszczególne strony. Możemy sobie tutaj powiększać, powiększać, wyeksportować do Worda albo do PDF-u. I tu możemy sobie po prostu to zapisać. Podobnie będzie, jeżeli sporządzimy sprawozdanie w formacie XML dla naszego klienta czy dla naszej firmy. Klikamy opcję e-sprawozdanie i wybieramy miejsce na dysku. Powiedzmy, że będzie to pulpit. E-sprawozdanie. 1 Zapisz. Dodajemy plik dodatkowych informacji, objaśnień. Mamy tutaj taki plik. No, i to jest opis tych dodatkowych informacji, objaśnień. Tutaj jest dodatkowa opcja. Wygeneruj podgląd sprawozdania. Możemy ją oczywiście wyłączyć, ale jeżeli chcemy przetestować czytnik XML-a, no to musi być włączona. Zapisz. Zapisano. OK. I teraz on czyta to, co przed chwilą zapisał. To jest taki podmiot testowy, który stworzyłam i to jest właśnie sprawozdanie. Możemy sobie je wyeksportować na przykład do Worda, gdybyśmy sobie tak zażyczyli. Sprawozdanie, napiszemy Word i na pulpit. I teraz spójrzmy, czy na pulpicie jest ten plik, to możemy sobie zrzucić na dół albo zamknąć za dużo tego sprawozdanie Word, tak. Jeżeli my potrzebujemy w formacie Word i z tego formatu będziemy dalej go gdzieś przekazywać, ten plik, to sprawozdanie, to oczywiście nie robimy to w ten sposób, tylko eksportujemy sobie do Worda tutaj, tak, czyli albo sprawozdanie finansowe, albo same dodatkowe informacje i objaśnienia. Natomiast w tym przypadku chodziło nam wyłącznie o odczyt sprawozdania. Możemy je też zapisać w formacie PDF. Opcja otwierania pliku XML, jakiegoś pobranego z internetu, jest również tutaj dostępna. Tak? Możemy sobie to przed chwilą utworzone sprawozdanie odczytać. I teraz zapisać je, na przykład wydrukować albo zapisać sobie w PDF-ie. I na pulpicie mamy to sprawozdanie. Nie jest to tak, jak mówiłam, wymarzona forma, bo to ten podział między stronami. Ale to jest tylko dla względów technicznych. Po co w ogóle nam ten czytnik? Jeżeli generujemy sprawozdanie w formacie XML, to często chcemy pokazać zarządowi czy innym osobom, co oni, co te osoby podpisują, tak? I tu jeden z klientów zresztą słusznie zwraca uwagę na taką potrzebę, ponieważ jeżeli my pokażemy naszemu klientowi sprawozdanie w formacie XML, Możemy je po prostu uruchomić czy odtworzyć, tak, odczytać w przeglądarce. Tutaj automatycznie mi się od, odpala przeglądarka Edge. No to nie za bardzo jest to czytelne, tak? To tutaj nie bardzo wiadomo o co chodzi. W związku z tym stworzyliśmy właśnie ten czytnik. I teraz druga kwestia, dlaczego zmiany w programie? Poza dodatkowymi opcjami czytnika mamy tutaj zmianę w formacie XSD, czyli nowy schemat. Zwróćmy uwagę na numer wersji 1-2 XSD. Dlaczego? Dlatego, że nasze, nasze sprawozdanie, wejdźmy w dane opisowe, sporządzone zostało po dniu 31 sierpnia 2019. Jeżeli byśmy zmienili datę na 31 sierpnia, to program automatycznie Zmieni schemat na ten pierwotny, który do tej pory stosowaliśmy, czyli ten, tą jedynkę. I to możemy sprawdzić. Czyli utworzyć sobie e-sprawozdanie, zapisujemy, sprawozdanie 2, i dodatkowe informacje. No możemy cokolwiek, jakiś PDF dołączyć, nieważne jaki, dodatkowe. My tego na podglądzie nie zobaczymy, że to jest w innym formacie. Możemy to jedynie tutaj w przeglądarce. Tak? Tutaj mamy już ten format V1.0, czyli ten pierwszy, ten dotychczas użytkowany, że tak powiem. Także pamiętajmy o tej dacie. Ta data będzie decydowała czy jest w formacie numer 1 czy 2, to nie jest takie istotne, ale ważne jest, aby tę samą datę wpisać w momencie kiedy będziemy składać sprawozdanie do sądu. Jeżeli tu wpiszemy 31 sierpnia, będzie stary format, a pomylimy się składając sprawozdanie do KRS-u i wpiszemy, że data sporządzenia sprawozdania jest 1 września, to system RDF będzie oczekiwał, że sprawozdanie jest według nowego schematu, a my stworzyliśmy je według starego. Pamiętajmy, żeby sprawdzić tutaj te opcje. W przypadku, kiedy klikniemy nie, tutaj albo tutaj, za każdym razem, nie jest to do końca logiczne, ale inaczej nie przechodzi przez system, pojawi nam się punkt 26. Jeżeli gdziekolwiek klikniemy, nie. I tutaj musimy coś wpisać. Jeżeli zostawimy puste, przez system RDF nie przejdzie. Pamiętajmy też o numerze PKD. To podczas tworzenia XML-a jest sprawdzane i będzie system krzyczał. Ostatnio klient przysłał mi prawozdanie, które nie chciało mu przyjść przez system, nie miał numeru KRS. To też nasz program tego nie dopuszcza, ponieważ, jeżeli my bez tego numeru, Krs, będziemy próbowali sporządzić sprawozdanie, nie wypełniono numeru Krs. Także on, system krzyczy, ale, Udało się jakimś cudem zapisać, prawdopodobnie w jakiejś starszej wersji, kiedy nie było jeszcze tych zabezpieczeń. I jeszcze jedna istotna rzecz. Jeżeli podczas zapisywania do pliku XML system krzyknie nie wprowadzono danych BO, to my musimy po prostu wejść w to BO, zakładając, że jest już wypełnione, no bo jeśli nie jest wypełnione, to musimy nie wypełnić. I przejść sobie do pasywów na stronę drugą i tu kliknąć sprawdź, to samo zrobić w rachunku zysków i strat, i to samo w zestawieniu zmian w kapitale, jeśli mamy oczywiście tę część sprawozdania. Sprawdź. Jeżeli te wszystkie sprawdzenia są poprawne, wówczas zamykamy i zapisujemy to. Najważniejszy jest ten zapis, dlatego że po zaimportowaniu danych z zeszłego roku, program musi je tak wczytać do systemu. Żeby to zrobił, to musimy wykonać pewną operację. Oczywiście, jeżeli myśmy weszli do tego bilansu otwarcia i samodzielnie sprawdzili te dane i wyszli zapisując, to system nie będzie krzyczał. Ale jeżeli ktoś to zrobił w sposób automatyczny, zaciągnął dane BO i potem już nic więcej nie zrobił i nie wszedł nawet do tej opcji, czy nie uruchomił tej opcji, żeby sprawdzić, no to wówczas właśnie system może się tutaj potknąć w tym momencie. Druga opcja dostępna tutaj, właśnie w pliku, mamy: Otwórz załącznik z portalu RDF. I tutaj możemy otworzyć sobie plik XML, ale taki, który powstał jako PDF zapisany za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym, czyli EPUAP-em w skrócie. Tak będę się posługiwać tym określeniem. Czyli możemy sobie tutaj otwierać na przykład sprawozdanie zarządu, które zostało podpisane EPUAP-em. Jeżeli mamy PDF podpisany EPUAP-em, to z niego tworzy się XML. I ten XML niestety nie jest. Czytelny dla na przykład Adobe. Tutaj mam takie sprawozdanie zarządu, które jest w formacie właśnie PDF i podpisane pod, za pomocą epu Teraz, jak ja je próbuję uruchomić, to ono się próbuje otworzyć w przeglądarce, no ale treść, zawartość jest nieczytelna. Gdybym próbowała go otworzyć za pomocą Adobe, to krzyczę, że nie, nie jest w stanie go otworzyć. Dlatego jest tutaj ten czytnik właśnie w programie. Otwórz załącznik z portalu RDF, i to może być też na przykład jakieś oświadczenie, dokumenty, które zostały podpisane e-pułapem. Sprawozdanie zarządu PDF: podpis. Otwórz. Tutaj jest nazwa tego pliku, ale ona rzeczywiście taka jest: tak jest ten plik nazwany. Klikamy dwukrotnie i system już go chce zapisać w takim formacie PDF, który będzie dla nas czytelny. Możemy zapisać jako załącznik z portalu RDF. No, i teraz możemy go otworzyć. Tak, i mamy tutaj już sprawozdanie zarządu w PDF-ie, normalnie już czytelne. Jeżeli sobie wejdziemy na stronę ekrsmsgov.pl, przeglądarkę dokumentów finansowych, to tutaj możemy sobie wpisać numer krs firmy, której dokumenty chcemy przeglądać i szukaj. No akurat ta firma, której numer tutaj pisałam, nie złożyła dokumentów do KRS-u albo numer jest błędny. I tutaj mamy te dokumenty, możemy sobie wejść, pokaż szczegóły, opinia biegłego i teraz zwróćmy uwagę, jeżeli ktoś podpisywał dokument PDF podpisem elektronicznym, za pomocą podpisu elektronicznego, korzystając z opcji narzędzia Certyfikaty. Podpisz cyfrowo. Tak. I tutaj możemy sobie zamieścić podpis, i tutaj wyświetlają się dane mojego certyfikatu. To taki dokument można po prostu w Adobe sobie otworzyć bez problemu. I tak jest właśnie z opinią biegłego pokaż treść dokumentu albo pobierz. No tutaj widzę, to, tak samo działają obie opcje. Także tutaj sobie pobrałam, pobrałam sprawozdanie z badania, sprawozdania finansowego tej firmy i ona jest w PDF-ie, a na samym dole jest podpis biegłego. Natomiast gdyby ta opinia była podpisana właśnie epuap to w tak prosty sposób nie dałoby się jej obejrzeć. Dlatego właśnie ta opcja tutaj plik Otwórz załącznik z portalu RDF. No i tu możemy oglądać inne dokumenty. Pobierz dokumenty i tutaj mamy XML. I ten XML jest mało czytelny, w związku z tym można otworzyć go właśnie w naszym czytniku. Jeżeli plik jest podpisany podpisem elektronicznym, to ma to rozszerzenie XADES i na przykład u mnie będzie się automatycznie otwierał za pomocą Szafira, dlatego że no ja używam akurat tego... Programu. Tak? I tuż szafir go otwiera, możemy go podejrzeć. Jeżeli zapiszemy kopię, to on jak gdyby się zapisuje bez tego podpisu elektronicznego. I taki XML, który my sobie pobierzemy gdzieś tam z systemu tego ekrs.msgov.pl, możemy sobie właśnie otworzyć w programie Nowator. Tak jak mówię, jest to w tej chwili jeszcze w fazie testów. Dzisiaj nie, nie udało mi się na przykład otworzyć jednego pliku, który. Ma błędny podpis, on jest w RDF-ie, ale w zweryfikowałam go w ten negatywnie, tak? Pokazał się, że błędny podpis, i tutaj nowator nie chciał go otworzyć. Tak więc, my tutaj będziemy jeszcze to poprawiać, ulepszać i liczymy też na uwagi naszych użytkowników. Jeżeli zdecydujesz się na zakup aktualizacji, a jest to koszt dla każdej wersji programu 150 zł, i wynika z tego, że w każdej wersji programu masz możliwość skorzystania właśnie z tych czytników, czyli każde sprawozdanie i każdy plik PDF podpisany e płapem możesz odczytać w każdej wersji Nowatora. Jeżeli zdecydujesz się na zakup tej aktualizacji za pomocą płatności elektronicznych, wówczas za pomocą systemu Tipeee dostępne są tutaj różne banki. Jest PayPal, to w takim przypadku będziesz miała, czy miał możliwość również zakupu w promocyjnej cenie przed sprzedaży mojego nowego produktu, którym jest właśnie mini kurs obsługi komputera dla księgowych. Promocja jest oczywiście ograniczona czasowo, także może być w każdej chwili wyłączona. Dziękuję za uwagę.